kochani, mam taki akurat dzień kontrowersyjny i mam taki temat kontrowersyjny, czyli duże jest piękne. Możliwe, jeżeli to dotyczy dużej góry. Duża góra może być piękna. Duża dynia może być piękna. Ale jeżeli mówimy o kobiecie i zachwycamy się jej dodatkowymi kilogramami i calami tłuszczu zwisającymi, wiecie gdzie, no, to uważam, że tu jest pewien maleńki kretynizm, bo to znaczy, że skoro zachwycamy się czymś, co ogranicza zdrowie, czymś, co ogranicza życie, czymś, co ogranicza możliwość cieszenia się światem, cieszenia się dniem codziennym, to jeżeli coś ogranicza i jest to ograniczenie, to jest to choroba. I zachwycanie się chorobą, stanem chorobowym, to jest zachwycanie się inwalidztwem. A to znaczy, że jeżeli się zachwycamy inwalidztwem, to znaczy, że my do tego dążymy. Dążymy do inwalidztwa. I moje przemyślenia idą jeszcze kawałek dalej. Promowanie inwalidztwa powinno być zabronione, a nie tylko wskazane, jak w niektórych krajach, gdzie choroba umysłowa, zwana otyłością, doprowadziła do tego, że 40% społeczeństwa jest chorych psychicznie i fizycznie. Gdyż jeżeli ktoś zachwyca się inwalidztwem i do niego dąży, to ja nie będę tu od razu robił tego, co robi mój znajomy i nie będę mu życzył dziecka z Downem i z chorobą Heinego Medina. Bo wtedy twój zachwyt mógłby być pełny i całkowity. Pod warunkiem, że jeszcze byłoby tłuste i spocone. Czy wyraziłem się dość jasno? Ludzie, przestańcie promować chorobę umysłową, która się nazywa otyłość. Przyjrzyjcie się, że to życie może być piękne, jeżeli ten